Dziękuję, panie Piotrku. Ale powinienem skomentować tamtą partię, mnie trochę zagadaliście, no. No widzi pan. W przyrodzie nic nie ginie. Trochę za mało to okno jest, ale miałem problem z ustawieniem. Tu coś mi dziwnie, ten X-chwyt pracuje. Dziwnie mi pracuje. Goniec G7. Co się stało, panie Sigi? Zasnął pan? No co to za szaleństwo? No przecież tak nie można w szachy grać. No bronię. Skoczek na A6 nie stoi tak źle. I co teraz? Wisi koń, wisi goniec. Rozwój figur. No panie Piotrku, jeszcze raz zapytam. Pan na pewno nie grał ze mną jako piccolo hit? Bo przeciwnik Piccolo Hit zniknął mi. W zasadzie powinienem wziąć centralnego pionka. No zaryzykuję. Wezmę tego centralnego pionka. A jak tu? I cofnę się. Tu bronione. A gdzie wieża by... A, nie mogę napaść wieżę, bo zbije mi na B7. E3. A jeżeli tu bez roszady gram? Kiedy E4, panie Januszu? Gramy sobie. Wieża C1. Wieża uciekła. I to jestem w stanie rozumieć. Tylko gdzie ona będzie uciekać? Czy grozi jej coś? Nie. Gdzie ona pójdzie po goniec B2?
Szaszek. Goniec C3. O, czas mi poleciał, muszę uważać, uważać muszę. Panie Jacku, proszę zmienić na towarzyską. I panie Jacku, wezmę pana w pierwszej kolejności, pan zmieni. Chcę zagrać E4, wzmocnić skoczka. Król G2 nie ma. Król G2 nie ma. A jak szach na G2? Dziękuję.